Dzień dobry. Szymon Zajkowski, dom maklerski TMS Brokers. Od początku tygodnia na rynku walutowym dominuje niska zmienność i wydaje się, że w tej kwestii dziś niewiele powinno się zmienić. Na dziś bowiem nie są zaplanowane w zasadzie żadne ważne wydarzenia ani odczyty danych makroekonomicznych. Obecnie kurs EUR/USD znajduje się tuż powyżej poziomu 1,30. W pewnym stopniu jednak uwagę uczestników rynku mogą przykuć dzisiejsze dane na temat produkcji przemysłowej z Wielkiej Brytanii, które zostaną opublikowane o godzinie 10.30. W styczniu indeks PMI dla przemysłu drugi miesiąc rzędu plasował się tuż powyżej granicznej bariery 50 punktów, co stanowi pozytywny zwiastun dla dzisiejszego odczytu produkcji przemysłowej za styczeń. Uważamy, że po ostatniej silnej deprecjacji funta i spadkach kursu GBP/USD utrzymuje się większa możliwość do korekcyjnego odbicia i powrotu kursu powyżej 1,50. Pretekstem dla korekcyjnej aprecjacji funta mogą stać się właśnie dzisiejsze lepsze od prognoz dane o produkcji przemysłowej. O godzinie 12.30 poznamy natomiast nieco drugorzędne dane ze Stanów Zjednoczonych. Będzie to indeks nastrojów w małym biznesie NFIP za luty. Po tym jak dane z amerykańskiego rynku pracy za luty wypadły bardzo optymistycznie, utrzymuje się możliwość wzrostu indeksu, ponieważ w małym biznesie w Stanach Zjednoczonych zatrudniona jest zdecydowana większość obywateli. Uważamy jednak, że odczyt nie powinien mieć większego wpływu na przebieg notowań. Od rana osłabia się polska waluta, kurs USD/PLN wzrasta pod 3,19, natomiast EUR/PLN wzrasta w okolice 4,1450. Osłabienie złotego jest w pewnym stopniu pokłosiem dosyć nieoczekiwanych słów prezesa NBP Marka Belki, który stwierdził, że ostatnia projekcja inflacyjna wskazuje na dalszą przestrzeń do obniżek stóp procentowych. Dziękuję za uwagę. Życzę udanych inwestycji.